Przechodzimy do rozpatrzenia 95. poprawki. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki 165. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 95, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 450 posłów, za oddało swój głos 186 posłów, przeciwnego zdania było 263 posłów, przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.